Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Z nami w studiu dzisiaj są Andrzej Dominczak, witam. Jacek Tawisz, redaktorzy też witam. Telewizji Racjonalista TV. Mamy bardzo ciekawy czas, ponieważ parę dni temu opuścił nasz kraj papież Franciszek. No i chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać na taki temat, czy polski Kościół posiada jednak dwa oblicza, czy jest to jeden, ten sam monolityczny Kościół, w kontekście tego, co Franciszek powiedział w czasie wizyty w Polsce. Andrzeju, jestem bardzo ciekawy Twojego stanowiska na ten temat, bo wiem, że na pewno śledziłeś wizytę Franciszka i wszystkie jego wypowiedzi. Nie, ja należę do tych ateistów i osób krytycznych wobec Kościoła, które niespecjalnie interesują się takim codziennym, albo nawet i niecodziennym życiem Kościoła, więc no, śledzę w jakimś stopniu. No, to ta wizyta była ważna, więc ze dwa razy słuchałem nawet jakichś dłuższych wypowiedzi. No ale też potem czytałem różne omówienia, relacje, rozmawiałem z Tobą i dowiadywałem się różnych rzeczy o tym, co papież mówił i na ile to, co mówił, się podobało tym przedstawicielom polskiego Kościoła, z którymi się spotykał. A jednocześnie chodziłem po Warszawie, jak tam się mówi, i na przykład byłem świadkiem kolejnej już demonstracji młodzieży faszystowskiej z ONR-u i Młodzieży Wszechpolskiej. I wydaje mi się jednak, że widziałem dwa oblicza Kościoła. To zresztą nie po raz pierwszy, ale tym razem to było bardzo wyraźnie widać. No bo z jednej strony był ten papież, który przemawiał tak, jak przemawiał i mówił, no wzywał Polaków, wiernych powiedzmy, do tego, żeby byli chrześcijanami w takim sensie klasycznie ewangelicznym, czyli żeby kierowali się miłosierdziem, miłością bliźniego. Oczywiście w kontekście kryzysu imigracyjnego, więc głównie w odniesieniu do tych uchodźców i imigrantów, ale też ogólnie. No i w moim odbiorze, nie tylko moim, bo wywiązała się przecież dyskusja w sferze publicznej między takimi bardziej twardymi krytykami Kościoła, a tymi ludźmi związanymi z lewicą nawet, którzy jakoś doceniają język, jakim papież mówi. No więc, ale mnie uderzyła jednak różnica między właśnie tym, powiedzmy, narracją, chociaż tego słowa nie cierpię, a nawet chcę nagrać audycję na ten temat osobną, żeby wyjaśnić dlaczego, nie? A katolicyzmem, czy raczej katolstwem tych młodych faszystów z ONR-u, bo żeby dać Państwu jakieś wyobrażenie i nam również o tym, na czym to ich, ta ich religijność polityczna i publiczna polega, powiem, że tym okrzykiem, który zrobił na mnie jakoś największe wrażenie, był główny okrzyk, czy rodzaj przyśpiewki. No, nie jestem pewien, czy tam była jakaś melodia, czy nie. I to brzmiało, ole, idą katole. Oni sami o sobie mówią, czy krzyczą, raczej krzyczą niż mówią, katole. A przecież to jest słowo, o którym ma taki wydźwięk pejoratywny. No, do niedawna zdawałoby się, że ma, ale najwyraźniej oni uznali, że już dość wstydzenia się naszego katolstwa, znaczy ich katolstwa. Oczywiście skądinąd to są kibole, prawda? To zresztą wielu z nich miało jakieś tam napisy, legia czy coś. I najwyraźniej oni uważają, że katolicyzm w ich wydaniu ma być podobny. Znaczy relacja między katolicyzmem a katolstwem, w moim odbiorze tego ich zachowania, ich wyglądu, wszystkiego, całej symboliki i tego okrzyku, ta relacja miała być taka jak między byciem kibicem a byciem kibolem. A czym się różni kibol od kibica? No, tym, to że każdy bije każdego, wybiera się rasistowsko. No jest faszystą, a nie prawdziwym kibicem. Dlatego katole, moim zdaniem, to są faszyści po prostu, którzy, no jak to już się w historii zdarzało, jakoś tam nawiązują niby w sensie takim narodowo, nasyconym narodowością czy nacjonalizmem do katolicyzmu. No i moim zdaniem to jest Kościół zupełnie inny, w ogóle inna formacja psychologiczna, kulturowa w każdym sensie niż Kościół na pewno mniejszy w Polsce, ale jakoś tam reprezentowany przez Franciszka teraz, a w Polsce od dawna przez środowiska związane z Tygodnikiem Powszechnym i tak dalej. W ogóle nie chcę przez to powiedzieć, że ja nie jestem ateistą i nie zamierzam krytykować tego Kościoła
takiego kulturalnego, bo niektóre rzeczy, które również mówił Franciszek, są no, nie do przyjęcia, ale mimo wszystko uważam, że to są dwa zupełnie różne kościoły, które różni przepaść i że powinniśmy odnosić się do jednego i do drugiego zupełnie inaczej. Jacku, powiedz mi taką rzecz. Czy ty jako ateista masz problem z papieżem Franciszkiem? Ponieważ wielu ateistów przyznaje się do tego, nawet mówi, że mają pewien problem, ponieważ Franciszek mówi rzeczy takie, które ateistom się bardzo podobają. Na przykład mówi, że kościoły katolickie nie powinny być finansowane z budżetów państw. No, gdy coś takiego słyszy ateista, to tylko przyklasnąć. Co ty o tym sądzisz? I dodam jeszcze drugi element tego pytania, to jako pytanie, a nie kolejna wypowiedź. Powiedział też w którymś momencie, ale chyba jeszcze przed przyjazdem do Polski, tak jak Dalaj Lama już 2 lata temu, że państwa powinny być świeckie. Osoby, które walczą o państwo neutralne, światopoglądowo czy świeckie, też jednak powinniśmy to odnotować, prawda? Właśnie, więc co Jacek na ten temat? No dobrze, ale bardzo chętnie odpowiem, bo jest to ciekawy temat. Przede wszystkim chciałbym na początku zastrzec, że ja też oczywiście uważam, że istnieją 2 kościoły. Istnieje kościół dogmatyczny, fanatyczny, taki siłowy, bezrefleksyjny. Być może ten okrzyk ole ole i don Katole jest jakby przedstawieniem takiego kościoła. I oczywiście istnieje też kościół przynajmniej niektórych autorów, publicystów i czytelników Tygodnika Powszechnego, do którego mam sentyment, bo na przykład świetnie piszą o muzyce, są tam bardzo dobre relacje z Letista Vikantas, które zresztą pisze mój przyjaciel, który jest chrześcijaninem, a nie katolikiem już. Także oczywiście ten podział obserwuję w rzeczywistości, że taki podział zachodzi. Ale nie uważam papieża Franciszka za reprezentanta, przynajmniej za godnego reprezentanta, tego kościoła otwartego, z którym my, ateiści, przynajmniej ja, możemy wejść w uczciwy dialog. Uważam, że papież Franciszek jest specjalistą od PR-u, który albo nie ma w ogóle żadnych swoich własnych poglądów, albo ma je zupełnie inne niż te, które tam się zawierają w jego różnych eleganckich i dekoracyjnych sformułowaniach. No i ten PR oczywiście działa bardzo dobrze. Lewica, część lewicy się jakby tak przekonuje, przynajmniej do tego papieża, zaczyna mówić o nim z sympatią. Niektórzy sobie nawet żartują, i to prawica, a nie jacyś tam twardogłowi ateiści, że oto papież Franciszek stał się wręcz liderem lewicy i jakie to dziwne, prawda, jaka dziwna ta lewica polska, różnych denominacji, zresztą różnych ugrupowań. Natomiast, no po pierwsze, ktoś przyjeżdża do Polski na kilka dni. Wiemy, co się dzieje w Polsce, że doszła do władzy partia konserwatywno-klerykalna, prawda? I ona stara się, przynajmniej na razie, bo tutaj była już kiedyś rozmowa z Andrzejem o tym, czy rzeczywiście to Kościół rządzi, czy raczej PiS rządzi, kto jest słaby, kto jest silny. Ja w to nie wnikam, ale w tym momencie. Ale przynajmniej na razie no, pewne rzeczy, na które Kościół liczy, przynajmniej od strony finansowej, no do tego Kościoła dochodzą polskiego, tak? W większej jakby ilości niż dochodziły dawniej, a dawniej też jakieś tam dochodziły, niemałe środki. No i tak, no i właśnie przyjeżdża ten papież, no i jak każdy polityk, jak każda osoba publiczna, ma kilka słów do wypowiedzenia, takich, które pójdą w pamięć ludzi, które zostaną w pamięci. Ma kilka tematów do unaocznienia. No, jako człowiek, który mieszka niedaleko od nas, bo Watykan nie jest, nie wiem, na Syberii czy w Ameryce Południowej, tylko jest w Europie, prawda, do Włoch nie jest. No teraz tak, tak trochę jakby w Ameryce Południowej też. Okej, no on jest z Ameryki Południowej, no ale wiecie, o co chodzi, to nie są jakieś antypody, prawda.
ma do powiedzenia kilka rzeczy. No co się dzieje w Polsce? No w Polsce między innymi jest zagrożenie, że pojawi się całkowity zakaz aborcji. Tak? Środowiska konserwatywno-katolickie, ten kościół mniej tolerancyjny, mniej otwarty, chce, żeby kobieta nie mogła w ogóle dokonać zabiegu aborcji w Polsce, nawet jeśli no, została zgwałcona, czy nawet jeśli jej dziecko urodzi się bez mózgu, poważnie genetycznie uszkodzone. W tym postulacie jest taki slot, że jednak przy zagrożeniu życia matki można jednak udzielić tej aborcji. Tutaj podkreślam, bo nie wszystkie feministki do końca uczciwie czytają to, ale oczywiście jest to bardzo zastrzeżone też, więc można mieć wątpliwości, tak, czy taka kobieta, której życie rzeczywiście jest zagrożone w tym takim całkowitym zakazie aborcji, czy ona rzeczywiście będzie mogła uratować swoje życie, chociażby dla innych dzieci, tak? Także tutaj, no ale no coś takiego się pojawia, powiedzmy, więc to tu jest tylko ten wyłom w tym ścisłym zakazie aborcji. No i co? Papież mówi, że jeden z tematów, jeden z bon motów jest, że życie ludzkie podlega całkowitej ochronie od poczęcia do śmierci, tak? Czyli przeciwko aborcji, przeciwko eutanazji, czyli popiera pełną gębą, całkowicie, centralnie, główny, ultrakatolicki ale postulat. Ale przepraszam, ja muszę coś wtrącić, że papież nie może nic innego powiedzieć. Nie może powiedzieć, że popieramy ochronę życia od któregoś dnia czy tygodnia po poczęciu. No dobrze, dobrze, papież, ale... nie mogliśmy się niczego innego powierzyć. No niby tak, ale chodzi o to, dajcie mi dokończyć, chodzi mi tylko o to i wyłącznie, jakie on tematy poruszył. Mógł na przykład tego tematu nie poruszać, stwierdzić, że niech to zostanie jakby w Polsce, niech to polski kościół rozwiąże, a ja poruszam inne tematy. Rzeczywiście on coś takiego powiedział i tu nie ma zgody z nim mojej wcale. Uważam zresztą, że mógł powiedzieć co innego, mógł wrócić do nauczania kościelnego sprzed 150 i więcej lat, kiedy ochronie podlegał płód od momentu, kiedy wchodziła w niego dusza. To nauczanie, że od poczęcia jest tam od 1860 któregoś roku dopiero obowiązuje, więc mógł powiedzieć co innego, ale chciałbym, żebyśmy to jego zalecenie, czy tą deklarację dotyczącą ochrony życia od poczęcia jednak osadzili w kontekście tego, co przed chwilą było mówione, że on jest skądinąd za państwem świeckim. Więc jeżeli faktycznie jest za państwem świeckim, to znaczy on ma prawo mówić chrześcijanom, czy tam katolikom raczej, że nasze stanowisko kościoła jest właśnie takie, ale jednocześnie nie mówi, że to ma być narzucone przez prawo, jeżeli jest za państwem świeckim. No, to jest, bo państwo świeckie to nie jest państwo kościelne, a katoliczki mogą sobie uważać, że one nie powinny, jeśli są katoliczkami, decydować się na zabieg, bo Kościół katolicki tak naucza. Najważniejsze, przecież no każdy ma prawo decydować lub nie decydować, najważniejsze, i to było przedmiotem krytyki Kościoła i państwa takiego w cieniu Kościoła od początku lat 90., krytyki ze strony środowisk liberalno-lewicowych, żeby to nie było regulowane przez prawo, żeby prawo nie zakazywało. Także tutaj różnica, ta deklaracja o państwie świeckim tutaj wszystko zmienia. Moim zdaniem niewiele zmienia, gdyż to jest na tyle trudny problem, że żeby dokładnie powiedzieć, co chce się powiedzieć, nie można się zdawać na jakąś wypowiedź oderwaną zupełnie w czasie i w przestrzeni, tylko trzeba podkreślić. Ale co masz na myśli? Znaczy ja chcę kontynuować dalej, bo to jest też ważne, co poza tym chcę powiedzieć, to tylko powiem krótko, że jeśli chce się rzeczywiście powiedzieć, to tak, ja uważam, że katolicy nie powinni, ale państwo nie powinno zmuszać, powinien to powiedzieć w jednym zdaniu, którego się nie da podziać. A tak by było lepiej. No, tak, ale bo... no jest jak jest. Dobrze. I to też nie jest najgorzej w porównaniu z tym, co okay, Paweł II. Ale ja chciałem, no bo to jest jedna rzecz, tak? Ja chciałem tutaj przejść do innych rzeczy. No, na przykład nawiązując do tego, co papież Franciszek mówił o homoseksualistach, tak? Że powiedział, że super, są wspaniałymi ludźmi i tak dalej, czyli ubrał to w bardzo piękne słowa, ale nie powinni tego robić, uprawiać seksu homoseksualnego, bo to jest grzech. Czyli w zasadzie to samo stanowisko, które Kościół ma już co najmniej od 50 lat, że sam w sobie fakt, że ktoś jest homoseksualistą, nie jest niczym złym, pod warunkiem, że on się nie zachowuje jak homoseksualista, nie prowadzi życia erotycznego, nie ubiega się o swoje prawa do małżeństwa i tak dalej, co oczywiście jest ubranym w ładne słowa, betonowym, bardzo konserwatywnym poglądem, bardzo szkodliwym dla wielu ludzi żyjących w Europie i na świecie. Jacek, nie musisz nam tego tłumaczyć. Dobrze.
Więc dlatego też nie wierzę mu w to jego świeckie państwo, papieżowi Franciszkowi. No nie, ale to Jacek, jeżeli my powiemy, że w jego deklaracje, te, które nam się, czy mnie się podobają, nie wierzymy w ogóle, to nie ma o czym rozmawiać. No dobrze, ja tylko mówię, jeżeli że... Jeżeli on po prostu cały czas kłamie, a naprawdę jest za państwem całkowicie klerykalnym i tak, jeżeli całkiem odwrotnie jest w rzeczywistości, ale to nie wiemy tego, czy tak jest, czy tak nie jest, to w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Znaczy... Ja przyjmuję, że to, że on mówi pewne rzeczy, nawet jeśli to jest PR, nawet jeśli to jest PR, to jest właśnie taki PR, a nie taki PR, jaki stosował na przykład Jan Paweł II, więc to też nieprzypadkowo dokonał takiego wyboru. Moim zdaniem, że uważa, że Kościół... papież Franciszek po prostu uwodzi lewicę, tak naprawdę nie oferując nic rzeczywistego. Ale jeszcze chciałem... Państwo świeckie. Znaczy mówię o państwie świeckim, tak samo jak mówię o homoseksualizmie. No, nie, jest nie, moje bo zdanie. O państwie świeckim mówi w zgodzie z tym, czego my sobie życzymy, odkąd się angażujemy w krytykę Kościoła, a zwłaszcza fakt, że państwo jest nieświeckie i że dostosowuje się do życzeń Kościoła pod wieloma względami. Także tu, a o homoseksualistach, czy zwłaszcza o homoseksualistach, mówi rzeczy, z którymi się nie zgadzamy fundamentalnie i za to obaj go tak samo krytykujemy. Znaczy, no papież nie jest publicystą, nie jest jakimś outsiderskim, że tak powiem, krytykiem Kościoła, tylko jest papieżem. Może po prostu nakazać pewne rzeczy, może zrobić realne gesty w stronę, żeby na przykład zakazać biskupom pobierania środków z budżetów państw. Może to zrobić, nie robi tego, natomiast mówi bardzo fajne rzeczy. Znaczy, dlatego moim zdaniem, jeszcze raz powtórzę, że on chce ewangelizować lewicę i po części mu to wychodzi, tak? Bo lewica ma dużo cieplejszy, życzliwszy stosunek do Kościoła w Europie, w Polsce tego tak nie widać może, niż miała za dwóch poprzednich papieży. Ale jeszcze chciałem dokończyć moją myśl, bo kolejną rzeczą z tej wizyty, która osobiście mi się nie spodobała, no to jest to, że na sam koniec tej wizyty, co oczywiście lewica, i tu moim zdaniem to uwodzenie lewicy jest ewidentne, lewica no wpadła jakby, część lewicy wpadła no w euforię, w orgazm wręcz, bo na sam koniec wizyty no to ja stwierdził... takich objawów nie widziałem. No a ja widziałem w komentarzach wielu na temat, na wyborczej gazecie, było wielokrotnie cytowane i powtarzane, bo na sam koniec stwierdził już w samolocie, że w żadnym wypadku nie należy wiązać islamu z przemocą. No a ja tutaj bym wolał bardziej konserwatywnego i egoistycznego papieża, który by stwierdził, że należy ratować bliskowschodnich chrześcijan, bo aczkolwiek się kłócę z chrześcijanami, i zdaję sobie sprawę, że bliskowschodni chrześcijanie są często jeszcze bardziej twardogłowi od naszych katolików. Jakby tu ich było dużo, to też miałbym nie lada problem i ciężkie by były dyskusje. Ale no jednak, po pierwsze, islam ewidentnie się wiąże z przemocą i coś takiego, że się nie wiąże, może mówić moim zdaniem tylko propagandysta albo osoba bezrefleksyjna. A po drugie, tych maronitów, melchitów żyjących na Bliskim Wschodzie, chociaż się z nimi nie zgadzam intelektualnie, no to jednak ich należy ratować. I kto ma ich ratować, jak nie papież, prawda? Kto ma podkreślać, że oni... No, wszyscy powinni ich ratować. No tak, ale papież jako ich główny przełożony, bo to są w dużej mierze katolicy, ci chrześcijanie z Bliskiego Wschodu. No więc ja jako człowiek, nie jako katolik, nie jako chrześcijanin, jednak oczekiwałbym od papieża nie gadania głupot o islamie, bo on się wiąże z przemocą. Chrześcijaństwo też się czasem wiąże z przemocą. No to nie jest żadne... No islam częściej dzisiaj, w 2016 każda roku. Ideologia wiąże no tak, ale w 2016 roku no, islam się bardzo mocno wiąże z przemocą. No, oczywiście. W wielu wypadkach i w wielu aspektach. Nie tylko z przemocą terrorystyczną, ale zabijanie ateistów, za apostazję. Ale Jacek, naprawdę nie musisz... No tak, zwłaszcza, tak, więc to mi się nie spodobało. Wideo. I to moim zdaniem... Potwierdza tezę, że on jest głównie propagandystą i PR-owcem, a nie człowiekiem, którego słowa należy traktować poważnie. Otóż Jacek, ty powiedziałeś takie rzeczy, jakbym ja sugerował, czy ktokolwiek, no nie wiem, może są na lewicy jacyś ludzie, których nie widziałem, a ty widziałeś, którzy deklarują, że ze wszystkim się zgadzają, co papież mówi, ale oczywiście ja tego ani nie powiedziałem, ani przez chwilę mi nawet przez myśl nie przeszło. Bo zwróć uwagę, że nawet my, przyjaciele z tej samej telewizji humanistyczno-racjonalistycznej, w wielu sprawach się nie zgadzamy mniej lub bardziej. No to prawda. Więc pomysł, żebym ja raptem na przykład mógł dostrzec pewne zalety tego papieża na tle polskiego papieża albo jakiś kościoła w stylu ONR, żebym ja się zgadzał ze wszystkim, co on mówi, no to, to oczywiście no, to był po prostu jakiś śmieszny. Oczywiście, że się nie zgadzam w zupełnie fundamentalnych sprawach, natomiast zgadzam się, czy podoba mi się, bo
parę rzeczy, no takich deklaracji ogólnych i ważnych, politycznych przede wszystkim, czy polityczno-moralno-społecznych, powiedzmy, jak ta deklaracja o państwie świeckim, fundamentalna zupełnie, która nawet gdyby nie niektóre inne rzeczy, które jakoś nawołują chrześcijan do tego, żeby byli chrześcijanami i to w takim duchu ewangelicznym, czy jak miłość bliźniego, miłosierdzie, no przecież krytykujemy od dawna Kościół między innymi za to, że w Kościele jest cała masa hipokrytów. Ja na przykład wydałem kiedyś książkę, potem pisałem o Matce Teresie, głównie akcentując to, że była hipokrytką, że była niewierząca, że była okrutna, w ogóle miłość bliźniego liczyła się dla niej najmniej, że liczyły się pieniądze i tak dalej. Więc jeżeli ktoś wzywa do tego, żeby ludzie Kościoła, i wierni, i funkcjonariusze, jakoś byli bardziej wierni tej idei, zwłaszcza w tych punktach, które się na wszystkim, nawet Kurtowi Vonnegutowi, który był też ateistą, podobają, czyli takie no, ta nauka o miłości bliźniego. Oczywiście do niej można mieć różne zastrzeżenia w osobnej audycji, do sposobu, w jaki religia chce krzewić tę wartość, no ale jednak on krytykuje, czy wręcz potępia hipokrytów, no jak mówi, że Polacy w większości w ogóle nie są chrześcijanami, to ma na myśli, że nie stosują się do tego nauczania właśnie o boskim miłosierdziu, miłości bliźniego w kontekście jego politycznych wypowiedzi. Więc jeszcze dokończę. Oczywiście, że ja się z nim nie zgadzam w wielu punktach, natomiast no, te kilka punktów, czy kilka jego deklaracji, które wypowiedział, sprawiają, że moim zdaniem na tle polskiego kościoła konserwatywnego w większości, konserwatywnego to za mało powiedziane, ciemnogrodzkiego, autorytarnego, faszyzującego coraz częściej, różnica się, znaczy okazuje się tak bardzo różny i to w taki sposób, który przemawia na jego korzyść, że moim zdaniem wręcz powinniśmy zupełnie innym językiem dalej go krytykować, choćby za to, co mówi być może więcej niż raz o homoseksualistach i dalej, ale z nim można prowadzić taki rodzaj krytycznego dialogu, bo to już jest na tyle światłe i na tyle demokratyczne. Sama ta deklaracja o państwie świeckim, że czy o tej aborcji już można rozmawiać, na przykład przywoływać fakt, który przed chwilą przywołałem, że Kościół nie zawsze w ten sposób mówił o aborcji i o tym, na czym i od kiedy ona już jest grzechem i tak dalej. Nie zawsze zresztą, znaczy zawsze był za tym, żeby karać za aborcję, tylko przez setki lat przyczyna była zupełnie inna. Przez setki lat Kościół wzywał do bardzo delikatnego karania za aborcję tylko dlatego, że aborcja czyniła stosunek ją poprzedzającym nienastawionym na prokreację. Tak, tak, rozumiem. A ja tutaj chciałem jeszcze... Oczywiście śmieszne po prostu. No, cieszę się, że przedstawiasz swoje zdanie. Są różne wizje chrześcijaństwa i być może niektóre rzeczy, które mówi Franciszek, pasują do jakiejś tam wizji chrześcijaństwa innej niż ta ole, ole idą katole, bo to też jest jakaś tam wizja chrześcijaństwa, czy ta ryzykowa, chociaż może niektórzy chrześcijanie się, mam nadzieję, poczują obrażeni. Nie chciałem was obrazić oczywiście. Natomiast no, mi akurat to, że na przykład na koniec wizyty, kiedy giną chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, ktoś mówi, że islam nie ma nic wspólnego z przemocą, to mi się kojarzy z filmem Misja, gdzie była piękna muzyka Ennio Morricone, który był bardzo ciekawy filozoficzny, gdzie na koniec jest taka scena, jak fanatyczny misjonarz, który zbudował misję, jest tak fanatycznie chrześcijański, że po prostu prowadzi tych wszystkich swoich podopiecznych na rzeź, bo jest prawdziwym chrześcijaninem, nastawia drugi policzek, nie wiem, honorowo nie ucieka. No, to już jest, no to jest, ja rozumiem oczywiście o co ci chodzi, ale to jest no, gruba przesada. No. Ja się całkowicie zgadzam z tym... Na całym świecie giną chrześcijanie. Ale ja się całkowicie zgadzam z tym, że ta wypowiedź jest no, absurdalna. Też, no, ale no... Że oczywiście, że islam, zwłaszcza w dzisiejszym upolitycznionym wydaniu, jak najbardziej kojarzy się z przemocą, chociaż jest problematyczne na ile i tak dalej, ale w oczywisty sposób się kojarzy w kontekście politycznym, no, tak. W kontekście tego... Zgadzam się, no, ale ja tylko mówię, że on to powiedział, zgoda, dlatego, że... On jednak nie prowadzi na rzeź nikogo, no, tylko tak, no, to tak. Da się tak zinterpretować, jeżeli będziemy... Ale on no, tak to powiedział, bardzo... bo no, w Polsce tego tak nie ma, u nas nie masz tyle takiej lewicy, ale na Zachodzie jest mnóstwo lewicy, która po prostu go zakochałaby się w nim za to. No to to jest gruba przesada. Jedyne co ja proponuję... Pytanie, czy to nie jest tylko PR? To, że z nim... Słuchaj, to czy to jest PR, czy to nie jest PR, jeszcze do tego odniosłem. Ja nie wiem skąd ty wiesz, że to jest tylko PR. No ja też się pytam. Tego się nie da. Staram się jakoś pokazać argumenty. Odpowiedź już padła, ponieważ
Jacek powiedział, że w sferze werbalnej papież Franciszek jest bardzo dobry, natomiast mógłby dużo więcej zrobić, gdyby chciał działać czynem. Jest papieżem, nie jest krytykiem Kościoła. Nie, ale to może dużo rzeczy zrobić, ale między innymi. Papieska możność lub niemożność to jest też bardzo złożony problem, bo na przykład Jacek powiedział, że mógłby zakazać biskupom przyjmowania dotacji. No to by było wbrew nienauczanym, ale podstawowej zasadzie działania politycznego Kościoła, odkąd on istnieje, że on mianowicie pozyskuje, czy w jakiś sposób wymusza, no, czy pozyskuje dotacje. No to w takim razie niech czy papież mógłby niech, zakazać... No to niech powie szczerze, niech tak może, tego nie mówi. Potrzebują środków, ale tak? To niech nie mówi, że państwo nie powinno z budżetu finansować Kościoła. Sprowadzacie niektóre wypowiedzi, albo brak niektórych wypowiedzi do jakiegoś absurdu. No on, ale papież nie jest prezydentem, on ma władzę absolutną de facto. Jeśli teoretycznie ma władzę absolutną tylko w sprawach doktrynalnych. Nie tyle nawet władzę, co rację. Czy ma władzę taką pełną, to ja nie jestem pewien. Oczywiście. Nie ma. A poza tym każda władza, no jednak jest, nawet Hitler nie miał władzy absolutnej. Nie. Jeśli chodzi o doktrynalne, to można stworzyć doktrynę, że Kościół, działalność Kościoła może się opierać tylko i wyłącznie na środkach pozyskiwanych bezpośrednio i dobrowolnie od wiernych. Mamy taką doktrynę, nawet jakby ona nie weszła w pełni w życie, ale żeby ktoś wydał taką doktrynę i by był konflikt, że nie chcemy, że chcemy, nie ma w ogóle takiej próby. Konsekwencją byłoby to, że hierarchowie kościeli musieliby zmienić modele samochodów oraz wprowadzić się w co po niektórych. Ja nie jestem za tym, żeby państwo finansowało Kościół i oczywiście... Nie, ale ja uważam, że tylko nie mówimy tego, że jesteś. Nie, on musi być, jest oczywiście w jakiejś mierze polityczny. I jako polityk, no bo Kościół to jest też rodzaj państwa, bardzo szczególnie Watykan, czy Stolica Apostolska, już wszystko jedno, te rozróżnienia nie wnikajmy, ale niewątpliwie on się musi zachowywać politycznie, dyplomatycznie. Myślę, że jeżeli on powiedział, że większość Polaków to nie są chrześcijanie, to miał na myśli też sposób działania polskiego Kościoła, zresztą to nie była jedyna wypowiedź jakoś tam krytyczna. Można bardziej wzrost polskiego Kościoła. Nie, no można, ale... Słuchaj, ja przecież on w odróżnieniu od Anthony Quinna, był taki film jeszcze z lat 60. z Anthony Quinnem, który został papieżem i on w którymś momencie postanowił oddać cały majątek Kościoła, już nie pamiętam komu, w każdym razie uwolnić Kościół od tego ciężaru. No i taki bardzo piękny film fabularny, który w Polsce chyba nawet nie był wyświetlany w normalnej sieci rozpowszechniania. No takie rzeczy da się pomyśleć. Niektóre państwa nawet stosują takie rzeczy i to bardzo dobrze. I ja bym chciał, żeby polskie państwo było świeckie i nie finansowało Kościoła. Ale nawet Europa, która jest bardzo jednak sekularyzowana, przecież dofinansowuje Kościół na najróżniejsze sposoby. Najczęściej nie w ten sposób, że daje się po prostu jakiemuś tam biskupowi pieniądze, tylko przez najróżniejsze programy, projekty i organizacje, które działają w ramach Kościoła, czy jakoś z inspiracji, no tak, czy tak, ale to nie ulega kwestii. Więc z politycznego punktu widzenia, no oczywiście, słuchajcie, ja nie chcę, żeby państwa żadne finansowały Kościół, ale, nie, no. Ale to, że ten papież nie zakazał biskupom, no to jest... Ale mógł doktrynalnie to wyrazić. Czy uważasz, że on w jakikolwiek sposób rzeczywiście spróbował doktrynalnie nadać sens tym swoim atrakcyjnym dla lewicowców słowom? Bo właśnie to jest... Jakikolwiek sens, prawda? Bo to się o inną rzecz rozchodzi. Ale wypowiedzi papieża, jak każdego władcy, mają taką bardzo ważną funkcję performatywną. Znaczy samo powiedzenie czegoś jest czynem. Nie tylko jakąś pustą deklaracją. No chyba, jest chyba że wykaże, jeżeli on mówi, że państwo powinno być świeckie, to jest przełomowa deklaracja. To jest przełomowa deklaracja. Ale czy to zostaje w sferze deklaracji? No może, czy za tym nie powinny pójść jakieś działania konkretne? Powinny pójść. Zwłaszcza tam, gdzie ten Kościół jest szczególnie zaborczy, tak? Na przykład w Polsce, jak się przyjeżdża, zamiast mówić o kobietach i muzułmanach. Polski Kościół, ten drugi, ten nie katolicki, tylko katolski. Ja teraz mówię katolski, bo moim zdaniem ten kościół toruńsko-katolski zmierza w stronę takiego parakościoła faszystowskiego. Ja uważam, że to jest faszyzm, to co ci katole zwłaszcza, a Rydzyk to nie jestem pewien, czy bym użył tego określenia, ale ci, o których mówiłem z całą pewnością, znaczy uważam ich za faszystów po prostu. I ten kościół polski faszyzuje coraz bardziej.
Nie licząc tej grupy prawdopodobnie, czy nawet na pewno mniejszościowej, związanej, czy reprezentowanej jakoś przez tą kulturę Tygodnika Powszechnego i w jakiejś mierze papieża. Ja nie wiem, czy Tygodnik Powszechny wypowiadał się wprost, że państwo powinno być świeckie. Ja... Może zapytamy czytelników Tygodnika Powszechnego, ale zdaje mi się, że... Mi się wydaje, że pojawiały się tam takie artykuły. To bardzo zrównoważone opinie. No. Tygodnika Powszechnego, że oni byli bardziej za tym, że... Tygodniku Powszechnym działają dziennikarze, a papież jest papieżem, tak? No tak. Dziennikarz Tygodnika Powszechnego tak, nie może nic zmienić, a papież może zmienić bardzo wiele. To pierwszą głową Kościoła, o której ja wiem, że coś takiego powiedział w ostatnich latach, był Dalaj Lama kilka lat temu, w książce wręcz, zapomniałem w tej chwili tytuł tej książki, wyraził tę ideę i rozwinął w specjalnym rozdziale, że państwo powinno być świeckie i też dla dobra religii. No i przecież ta idea krąży w środowiskach liberalno, nie tylko lewicowych, bardziej nawet liberalnych niż lewicowych, bo lewica w Polsce zwłaszcza o wiele mniej się przejmuje sprawami Kościoła, niż mogłoby wynikać przynajmniej duża część lewicy. Na przykład tacy no, lewicowcy bardzo socjalni, wielokrotnie nawet zapraszani na konferencje przeze mnie, mówili, że to wszystko nieważne, ta krytyka Kościoła, bo ważne, żeby biedni ludzie mieli co jeść i gdzie mieszkać. Ja się bardzo zgadzam oczywiście co do tego, że biedni ludzie powinni mieć lepszy los, ale to nie znaczy, że nasza krytyka polityki i światopoglądu religijnego, różnych religii, jest mniej ważna, jedno ważne i drugie ważne. No tak. Lewica akurat często się mniej tym przejmuje, ale takie środowiska liberalne. Środowiska liberalne, również prawicowe liberalne, no tak, które można między innymi czasem potem poznać. Tak, 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 tak. Chociaż są ekonomicznie chcę bardzo powiedzieć, że ta wypowiedź papieża, tych kilka wypowiedzi, ale ta o państwie świeckim przede wszystkim, no może uruchomić proces pewien. Bo to tak się odbywa na świecie, że najpierw się pojawiają pewne idee, najpierw na marginesie, gdzieś w niszach, potem przenikają gdzieś tam wyżej i jakieś osoby, no, które decydenci powiedzmy, czy przywódcy zaczynają też głosić taką ideę i z czasem no, jest nadzieja, że rzeczywiście Kościół przejdzie bardziej na takie pozycje i nie będzie się domagał dostosowywania praw krajowych do życzeń Kościoła, no choćby ze względów praktyczno-politycznych, bo to też przemawiają. Nie patrzysz na to od tej strony, że na przykład papież adresuje swój przekaz do zachodniej Europy, gdzie państwa przynajmniej same się uważają za świeckie, no my też jesteśmy teoretycznie świeckim państwem, no i w tym momencie mogło to polegać na tym, no tak, fajnie, jesteście fajni, państwa powinny być świeckie, ale nie bardziej na przykład. To też jest możliwe, prawda? No jest możliwe. Ale Jacek, tu, ten papież nie jest żadnym moim idolem, oczywiście. Nie, nie, ja tylko bronię ja tego, zwracam że... tylko uwagę i uważam, że to powinniśmy robić, bo jak mój ukochany Bertrand Russell napisał, jednym, no właśnie podstawowym warunkiem racjonalności jest uwzględnianie całego materiału dowodowego przy wydawaniu sądów. Tak jest. Więc zarówno tego w przypadku papieża, zarówno tych jego wypowiedzi, czy jakichś uczynków, które mi się nie podobają, jak i tych, które być może rzeczywiście odróżniają go na korzyść od poprzednich papieży, niekoniecznie wszystkich poprzednich, bo Jan XXIII prawdopodobnie też tam był dość przełomowy jak na swoje czasy, zwłaszcza po faszyzmie, ale po ostatnich dwóch papieżach to na pewno. Więc cały materiał dowodowy i te rzeczy, które nam się podobają i te, które się nie podobają, żeby mieć racjonalny, zrównoważony stosunek i jednocześnie wyraźnie widzieć różnicę, moim zdaniem, ona istnieje, jest wyraźna, między nim a Kościołem ONR-u i Młodzieży Wszechpolskiej. I no, dla mnie na przykład to jest tak duża różnica, zupełnie zasadnicza, fundamentalna, że w tej chwili mógłbym współpracować z tym Kościołem, nazwijmy go oświeconym czy liberalnym, w jakichś działaniach zmierzających do powstrzymania wpływów i niektórych działań nawet konkretnych tego Kościoła faszyzującego. Ja myślę, że bo taki Kościół... faszyzm to jest zagrożenie no, większe niż jakiś taki katolicyzm, który oczywiście opiera się na różnych bajkach i jest daleki od ideału, ale no, z tym się da żyć, co pokazuje zachodnia Europa i to nie, no, wszędzie w zachodniej Europie, poza Irlandią na przykład mamy rozsądne przepisy dotyczące aborcji. Mimo tego, że Kościół istnieje, nie jest tak, jakbyśmy chcieli pod wieloma względami, potępia homoseksualistów, ale homoseksualiści mają pełnię, już prawie wszędzie pełnię praw i nawet konserwatywny rząd angielski, przecież poprzedni, zapewnił
im prawo do małżeństwa, prawda? No dobrze, więc Andrzeju... Da się żyć z takim kościołem... Ja oczywiście zgodzę się z tobą, że... wiadomo, że warto czasem współpracować z tym bardziej liberalnym kościołem, jeśli mamy z drugiej strony kościół taki faszyzujący, czy nie wiem jak to nazwać inaczej. No to oczywiste, mi się wydaje, ja przynajmniej odczuwam takie jakby przekaz, takie próby, że ci bardziej liberalni katolicy też chcą z nami współpracować, no, że zdają sobie mają podobny problem. Tak, że w naszej telewizji występują liberalni katolicy, ale chrześcijanie. Nawet przychodzą na spotkania naszego stowarzyszenia czasem. Także to oczywiście nie jest zupełnie nic dziwnego. To by było bardzo ważne, żeby, że tak powiem, w ten dyskurs tak zwany publiczny wprowadzić, to niby wiadomo, ale może niedostatecznie, że nasze środowiska, te do tej pory jednoznacznie krytyczne wobec całego Kościoła, jednak dostrzegają to zróżnicowanie, o którym mówimy i że gotowi jesteśmy w niektórych sprawach współpracować. Chodziło nam tu zupełnie coś innego z tym papieżem i Jackowi. Nie o to, czy ten papież zachowuje się dobrze, czy robi dobrze, czy nie, tylko skoro i deklaruje coś, a ewidentnie on coś deklaruje. On mówi innym językiem, on mówi inne rzeczy, rzeczy, które wcześniej papieże nie artykułowali. Na przykład mówi o tym, że nie wszyscy, większość Polaków to nie są chrześcijanie. Albo o tym świeckim państwie i tych innych konsekwencji. Tylko, że on to mówi i nam, i mnie zależy na odpowiedzi na pytanie, czy to, że on to mówi, to już to on to jednocześnie on już to robi. Czy jego słowa powodują jakieś działanie? No, częściowo na to pytanie odpowiedziałeś. Bo powiedziałeś, że pewne idee najpierw muszą paść na podatny grunt, potem się rozwijają. I okej. Okay. Natomiast za pewnymi deklaracjami dalej nie idą żadne słowa. Na przykład, jeżeli mówimy o demokracji, papież przyjechał do Polski, nie napomniał rządu obecnego, tak jak to zrobił Barack Obama. Tego nie wiemy. No, nie zrobił tego publicznie. A mógł zrobić publicznie. A mógł zrobić, naprawdę dużo by to zrobiło dla demokracji w Polsce. Ale zgoda. Ale może dlatego, że papieże nie są za tym, żeby były demokracje na świecie rozwinięte, ponieważ z demokratycznymi rządami trudniej się współpracuje niż z rządami dyktatorskimi. Bo demokratyczny rząd za parę lat się zmienia i trzeba się na nowo z nowymi układać. A dyktator to długo sobie żyje, a potem jeszcze jego następca. Różnie to z tymi dyktatorami i współpracą z nimi bywa, ale bywa i tak. Tak, nam chodziło o to, czy... Kościół z Pinochetem na przykład. Raczej Kościół był kuszony przez dyktatorów i raczej nie tak często odmawiał. Chociaż to na przykład relacje z Mussolini były bardzo skomplikowane. Na początku zdawałoby się, że Mussolini jest jak zbawicielem Kościoła, no bo on przez chwilę był, bo potrzebował go, ale potem de facto była bardzo ostra rywalizacja i w decydujących miejscach najważniejszy jest ten początek, kiedy już się dyktatorowi, który dopiero raczkuje, staje się dyktatorem, no to już jak się stanie, no to wtedy Bo oni popełniają błędy, no i mu zależało na tym, żeby mieć poparcie Kościoła. Tak, ale mówmy o czymś innym, mówmy o tym temacie dzisiejszego spotkania. Czy polski Kościół, który, jak już ustaliliśmy, jest podzielony, czy papieża można zaliczyć do którejś z grup? No, odpowiedź wydaje się oczywista. Ale czy ta druga grupa, czyli ta grupa toruńsko-faszystowska, jak Andrzej tu zauważył, chociaż... Faszyzujący. Tak, ale słowo faszyzujący jest tak niekonkretne, nieprecyzyjne, że można to bardzo opacznie rozumieć. Dlatego bym chciał to sprecyzować, co to znaczy, co masz na myśli, mówiąc kościół faszyzujący, albo raczej mówić to kościół toruńsko-rydzykowski, bo pojęcie to jest... chcę mówić faszyzujący, jednak zostanę. Dobrze, w porządku. Kościół toruński i łagiewnicki jest podziałem przyjętym w Polsce, prawda? No, tak. Czy pytanie takie, czy to kościół toruński lubi Franciszka? No, wydaje mi się, że zdecydowanie nie lubi. Nie mam na myśli konkretnie Rydzyka, chociaż on pewnie też nie lubi, ale cały ten kościół, który ja nazywam faszyzującym, bo też ten podział na toruński, łagiewnicki troszkę przechodzi do historii moim zdaniem, bo z tą faszyzacją czy ufaszyzowieniem mamy do czynienia od niedawna, właściwie odkąd PiS objął rządy i odkąd te środowiska ONR-owskie i tak dalej zobaczyły, że cieszą się. Wyszły z cienia, wyszły na ulicę, krzyczą ole, idą katole i
raz sierpem, raz młotem czerwoną chołotę. I ci sami ludzie są zapraszani przez Macierewicza do tych formacji paramilitarnych, które on tworzy. Więc to jest ewidentne poparcie rządu. Macierewicz wprost powiedział, że nie widzi żadnych przeszkód, żeby ONR-owcy dostali broń i wchodzili do oddziałów obrony terytorialnej. Więc, a ponieważ oni jakoś tam się nadal identyfikują z tym kościołem swoim, katolskim, no to to widać, że w ostatnich wręcz miesiącach się zmienia i ja rok temu jeszcze bym nie powiedział, że ten kościół faszyzuje, tylko że jest autorytarny w takim tradycyjnym, konserwatywnym, katolickim stylu. Jeszcze nie skończyłem, natomiast teraz faszyzuje. Oczywiście oni zdecydowanie nie lubią, nie lubią, to jest za mało powiedziane, oni nienawidzą tego papieża i na przykład w kilku takich dyskusjach czy też pyskówkach internetowych, ja rzadko się w nie angażuję, co wiecie, bo nawet w dyskusji na naszym portalu rzadko się angażuję, ale parę razy na Facebooku mi się zdarzyło. Uważam, że to jest decydujące kryterium takie praktyczne, trochę erystyczne, w oparciu o które można dowodzić tego, że ten papież jednak naprawdę się różni na korzyść. To jest właśnie ich nienawiść, ilość hejtu wobec tego papieża w internecie była w ostatnich tygodniach, pewnie nadal jest ogromna. Widać, że to jest zupełnie inna formacja moralno-społeczna, intelektualna. To jest człowiek dla nich zupełnie obcy, zwłaszcza po tym, jak w nich się rozkręciły te nastroje takie nienawistno-faszyzujące, trochę nacjonalistyczne, trochę takie typowe dla frustratów różnego rodzaju, którzy się najchętniej przyłączają do tych faszyzujących organizacji. Nie, no to oni go po prostu nienawidzą. Miejmy nadzieję, że to doprowadzi. Ja już o to pytałem Staszka Obirka parę miesięcy temu. Trochę żartem wtedy, a teraz bym pytał już mniej żartem. Czy jest nadzieja na schizmy w polskim kościele? No to on się roześmiał. Prawdopodobnie jest bardzo mała nadzieja, ale jeśli sprawy potoczą się bardzo źle, a uważam za niewykluczone, że na jesieni zacznie dochodzić do aktów przemocy fizycznej, nie tylko symbolicznej jak dotąd, no bo po co tworzy Macierewicz te paramilitarne formacje, to nie można wykluczyć, że dynamika będzie taka, że dojdzie wręcz do podziału kościoła. Dobrze, że ten faszyzujący prawdopodobnie się oddzieli. Ja teraz chciałem powiedzieć też na to samo pytanie. No oczywiście taki radykalno, symboliczno, rytualno, nacjonalistyczny kościół, jaki mamy teraz w Polsce, ten odłam faszyzujący, nie może lubić większości papieży. To znaczy mało który papież by im pasował, no bo papież siłą rzeczy musi być trochę kosmopolitą, prawda? No, nie może być tylko polski. Tak? Papież jest też francuski, jest też niemiecki, jest też argentyński, więc ogólnie tu to przełożenie nie jest takie proste. No, tak? Przepraszam, Jan Paweł II był ulubiony przez Radio Maryja. No, ale... dzisiaj, gdy słucham, przyznaję się, Radio Maryja, tam nie ma żadnej apologii Franciszka. No zgadzam się, zgadzam się. Milcza, tak jakby nie było, papieża. Ale pamiętaj, że był Polakiem. To też jest jakby pewien aspekt, który pomaga. Ciężko, żeby każdy papież był Polakiem. To już nie bycie Polakiem, to już jest spory problem dla takiego ostro nacjonalistycznego polskiego kościoła. To już od razu papież jest o kilka kategorii gorszy. Tak? Fakt jest taki, że tutaj byś porównywał z Benedyktem na przykład, który był konserwatystą deklaratywnie, w przeciwieństwie do Franciszka, który się deklaruje inaczej, a on też już nie był taki super lubiany. Tutaj na pewno jedną ze źródeł ostrej krytyki Franciszka, które też w tych bardziej radykalno-prawicowych mediach jest widoczne, jest moim zdaniem w pełni racjonalne. To znaczy zaniedbuje interesy chrześcijan, mówi, że islam nie jest źródłem przemocy. No to dla wielu ludzi to jest podstawa do bardzo ostrej krytyki. Ja się temu absolutnie nie dziwię, bo to jest naprawdę bardzo niebezpieczne mówienie takich rzeczy w dzisiejszych czasach. Natomiast ja osobiście uważam, że to, że ten papież jest nienawidzony przez ten kościół, ten ole, my jesteśmy katole, tak? To nie znaczy, że on działa po stronie takich naprawdę światłych katolików. Bo moim zdaniem to, co robi papież Franciszek, to jest napędzanie czegoś jeszcze zupełnie innego. Czyli tej takiej utopijnej europejskiej lewicy, która wprawdzie sama nie jest faszyzująca, ale napędza faszyzm swoją utopijnością, tak? Że właśnie islam nie jest źródłem przemocy, w ogóle nie dzielmy ludzi na bardziej prześladowanych i mniej prześladowanych, bo nie można powiedzieć, że druzowie wymagają więcej pomocy niż muzułmanie, nie można powiedzieć, że chrześcijanie wymagają więcej pomocy niż muzułmanie, chociaż to jest prawda.
Nie można. Tak, i nawet papież tego nie może powiedzieć, chociaż jest chrześcijaninem. Także on tu nie jest postawiony na drugiej stronie. Z jednym zastrzeżeniem. Ty cały czas mówisz o tej lewicy, a chciałem zwrócić uwagę, że odpowiedzialna za politykę no najbardziej otwartą chyba w Europie na przybyszów z krajów islamskich jest pani Merkel, no dobrze, która jest chrześcijańską demokratką. Kadencja, lewica, liberałowie, części tych stron. No bo oczywiście nie cała lewica. A angielski rząd akurat razem z Anglikami, bo przecież oni biorą różne względy gospodarcze pod uwagę. No, ta taka otwartość deklarowana ma bardzo różne przesłanki i różne rzeczy za nią stoją. No tak, tylko że moim zdaniem tworzenie... Na przykład rząd angielski jest o wiele mniej przeciwny, mniej krytyczny wobec napływu uchodźców tych z krajów islamskich, a bardziej z jakichś względów politycznych prawdopodobnie, i to w wąskim sensie tego słowa, przeciwko dalszej migracji ze wschodniej Europy, co wprost mówią. Więc to bardzo skomplikowane, ale ja się z tym zgadzam, że papież... Nie jest jakby do końca po tej drugiej stronie, tak? Podoba mi się to, że on jakby nawołuje do tego, żeby poważnie traktować główną wartość chrześcijaństwa, czyli tą miłość bliźniego czy miłosierdzie, to jest sympatyczne, ale zgadzam się, że powinien też bardziej bronić interesów, jak to powiedziałeś, chrześcijan. To jest niekoniecznie to samo, bo chrześcijanin może powinien nawet umierać za wiarę, to już mówię trochę żartem, trochę nie żartem, ale jako humanista, taki człowiek przede wszystkim, uważam, że powinien bardziej bronić ludzi, którzy są mordowani albo prześladowani. No tak, no i tutaj złość tych niektórych katolików. No ale wiesz, ale o tym można z nim dyskutować po prostu normalnie, bo on jednak nie prowadzi nikogo na rzeź, tylko wygłasza takie, no nie chcę powiedzieć komunały, bo to są deklaracje etyczne. W niedostatecznym stopniu uwzględnia interesy różnych mniejszości religijnych, tam, gdzie są interesy czy prawa elementarne ludzkie zagrożone, z tym się zgadzam. Ale zauważ, że on w świeckim świecie... Ja się zgadzam z twoją krytyką papieża w tym punkcie. Ja bym właśnie chciał, żeby on w świeckim świecie, jeśli rzeczywiście go broni, co do czego ja mam ogromne wątpliwości, ale załóżmy, że te jego deklaracje są szczere, to on w tym świeckim świecie powinien się zachowywać jak ktoś, kto jest... No, przedstawicielem swojego środowiska i tutaj no powinien... Ale zobacz, że to środowisko, może nie doceniasz faktu, że to jedno z... Ja na przykład jako humanista, gdyby było jakieś duże środowisko humanistyczne, mógłbym, zwłaszcza gdybym był w stanie jakiegoś uniesienia humanistycznego, co mi się czasem zdarza, oczekiwać od humanistów jakichś heroicznych czynów na rzecz wolności człowieka. Ale no, wiadomo, że ludzie powinni sami się decydować na heroizm. Jeśli ktoś chce zostać na Bliskim Wschodzie i tam ginąć, ja bym go odwodził, ale no, jeśli ktoś chce być męczennikiem, to się coś to bawi. Ale papież nie powiedział nic takiego, żeby nie przyjmować chrześcijan z tych krajów. Wszystkich przyjmować uchodźców, prawda? Również nie robił takiego rozróżnienia na niekorzyść. No wiemy, jak ten proces przyjmowania się odbywa, natomiast barki, no kto wsiada na barki? Ci, którzy mają najmocniejsze łokcie, prawda? Albo mają pieniądze. Albo mają pieniądze, prawda? A nie ci najbardziej prześladowani, wśród których często są chrześcijanie. Można nawet zbadać, jak to wygląda, ale czekaj, ja mówię dalej, że... Czekam. Chodzi o to, że inna rzecz, która mnie zadziwiła u Franciszka, to jak wiecie, ja śledzę losy Unii Europejskiej, nadal jestem bardzo przywiązany do tej pięknej idei. No i zauważyłem, że papież Franciszek bardzo wyraźnie powiedział, że on jest za tym, żeby Europa się mniej integrowała, bo to jest szkodliwe, żeby to była Europa ojczyzn, narodów. Czyli tutaj jest wsparte takie nacjonalistyczne stanowisko, co świadczy o tym, o czym ja od samego początku mówię, że to jest zręczny PR-owiec, a nie żaden humanista, czy ktoś, kto próbuje być humanistą. Nie, ale do humanizmu to mu oczywiście bardzo daleko. No tak, no ale... Ja nie twierdzę, że jest humanistą, tylko że, tak jak mówiłem już trzy razy, że się no, bardzo wyróżnia jednak na korzyść, głównie przez tę ideę państwa świeckiego i parę innych takich, które sytuują go po stronie no, bardziej oświeconego kościoła niż faszyzujący. Co do tej Europy narodów, no to chodzi o taką Europę, jak jest teraz po prostu, że jednak w dalszym ciągu obowiązuje zasada subsydiarności, która mówi, że Europa zajmuje się tylko tymi sprawami, decyduje tylko o tych sprawach, które mogą być lepiej rozwiązywane na szczeblu całej Europy, a nie poszczególnych krajów. I no to jest dalej Europa narodów i no to, że ktoś jest za tym, żeby była taka jak teraz,
albo nawet gdyby jej kompetencje te centralne trochę ograniczyć, to jeszcze nie musi być nacjonalista, chociaż u nas to akurat tak jest, bo u nas akurat PiS za tym jest, a PiS jest nacjonalistyczny w pewien jakiś taki paranoidalny zresztą sposób, więc to u nas nosi taki zapach jakby, mówienie, że jest się za Europą Narodów. Ja akurat tego nie słyszałem, no i to mi się raczej nie podoba, bo ja zwłaszcza w obecnej sytuacji jestem za dalszą integracją. No to jest kolejny punkt, w którym oczywiście z papieżem się nie zgadzam, ale mógłbym, gdyby on chciał. Ja nawet miałem taki pomysł, żeby napisać, ponieważ była moda przed jego przyjazdem, napisanie listów do papieża. Różne środowiska pisały listy do papieża. Ja też chciałem napisać list i zaprosić go tutaj do naszego studia na rozmowę. No ale w końcu mi się nie chciało tego robić. Oczywiście traktowałem to jako żart. Nawet byłby to niedobry żart. Przez to chcę powiedzieć, że ja o tym mógłbym z papieżem rozmawiać. O tych wszystkich rzeczach, które ty podnosisz, pewnie jeszcze jakichś innych. Natomiast, to byś mógł, ale czy on by mógł? A nie, pewnie on by nie chciał. No, by mógł, ale by nie chciał. Ale ja mówię o moim stanowisku i o tym, że moim zdaniem no, powinniśmy próbować. Zresztą ja już próbowałem kiedyś i wcale nie z papieżem, tylko na przykład z Tadeuszem Bartosiem, który uchodzi za wielkiego liberała. Próbowałem oficjalnie w radiu TOK FM prowadzić dialog wierzących z niewierzącymi i to on mnie zaatakował, to on odrzucił taką możliwość. Z nim mógłbym o tym rozmawiać, dyskutować w sprawie homoseksualistów, byśmy się bardzo nie zgodzili, w innych sprawach nie jestem pewien jak tej Europy, bo to nie jest takie aż tak dla mnie ważne w tej chwili. Natomiast z faszystami, z Rydzykiem i jemu podobnymi, po prostu bym, nawet gdyby on dzwonił do mnie, panie Andrzeju, koniecznie zaproście mnie do telewizji, chcę dialogu, to z nimi bym nie rozmawiał zwyczajnie. To ja w ramach puenty trochę się z tobą nie zgodzę, bo oczywiście ja uważam, że rozmawiać można z każdym, tak? A pytanie, jak ta rozmowa będzie, no, znaczy wiesz, no możesz sobie pomyśleć, że dopóki rozmawiasz z faszystą, to jakby no, unieszkodliwiasz go, że w tym momencie, kiedy ty z nim rozmawiasz, to on nie wychodzi na ulicę, żeby kogoś bić, tak? Czy coś takiego no tak. Robić, pozwól, że dokończę. Ale no, moim zdaniem rozmowa z Franciszkiem nie byłaby dla mnie dużo bardziej komfortowa niż rozmowa z innymi klerykami, również tymi polskimi, gdyż po prostu nie miałbym wrażenia, ja osobiście, może się mylę, że rozmawiając z Franciszkiem, rozmawiam z osobą szczerą, która w jakikolwiek sposób, poza tym no, hieratycznym, tak, że jest szefem czy funią, ale poza tym nie miałbym wrażenia, że rozmawiam z jakimkolwiek przedstawicielem swojego środowiska. Nie. Uważam, że jego deklaracje nie są szczere. No i poza tym widzę też, że Kościół wielu wiernych nie do końca go popiera. Niektórzy rzeczywiście z uwagi na to, że są radykalni, faszyzujący i tak dalej, i to jest złe, ale inni dlatego, że mają spore zastrzeżenia co do niektórych rzeczy, do których nawet ja nie będąc katolikiem przecież, ani chrześcijaninem, no, rozumiem te zastrzeżenia, nawet z mojej perspektywy. Ja też rozumiem. W sprawie aborcji mam taką propozycję. Tutaj zinterpretowałem jego stanowisko w sprawie aborcji w kontekście jego deklaracji dotyczącej państwa świeckiego, co moim zdaniem jakoś tam przemawia w sumie na jego korzyść, ale to nie jest oczywiste tak całkiem. Na ile to jego pojęcie o świeckości dotyczyłoby kwestii tak dla niego chyba trudnej, jak ta sprawa aborcji. Wyślijmy do niego list z pytaniem, czy deklaracja na temat państwa świeckiego idzie tak daleko, że nawet w sprawie aborcji Kościół nie powinien żądać od państwa, żeby wprowadziła regulację taką kościelną, tylko żeby to była demokracja. Ja wam powiem, że kiedyś w latach 80. wysłaliśmy list do Jana Pawła II. To było środowisko bardzo lewicowe. List z pytaniem, czy on właściwie, jakie jest jego stanowisko w sprawie kary śmierci. No i nawet dostaliśmy po kilku miesiącach odpowiedź, wprawdzie po holendersku z jakiegoś dziwnego powodu, ale dostaliśmy. W Polsce były spory co do tego, czy on był za, czy był przeciw. No i było stanowisko takie, że Jan Paweł II nigdy nie zajął stanowiska w sprawie kary śmierci, co było jakąś informacją. Na tamtym etapie uchylał się od zajęcia stanowiska, czyli de facto popierał. Ciekaw jestem, co pewnie nie on osobiście, ale jakiś jego sekretarz, by w sprawie aborcji, jeżeli to pytanie tak postawimy, czy w kontekście deklaracji w państwie świeckim, on uważa, że właśnie ta aborcja powinna być zakazana dla wszystkich, czy powinna być w sensie moralnym tylko, czy takim teologiczno-moralnym zakazana tylko dla wierzących. Ja właściwie to ja już zdecydowałem,
proponuję to nam wszystkim, jak będziecie chcieli, to podpiszecie. To ma być pytanie, a nie żaden akt strzelisty do papieża, który jest jakimś moim idolem, bo mam do niego bardzo krytyczny stosunek, oczywiście merytoryczny, ale nie mam takiej głębokiej niechęci pomieszanej z lękiem, jak mam do faszystów. Dobrze, więc ja jestem za tym pomysłem, bo dla mnie to też jest korzystna propozycja, bo po prostu moim zdaniem upewnimy się co do tezy, którą ja tu przedstawiałem, że to jest tylko zręczny PR. A może nie mam racji, w sumie bym nie miał, czemu nie, fajnie by było. Chcę zapytać, bo chcę się dowiedzieć. No tak. Dziękujemy Państwu za wysłuchanie rozmowy ateistów na temat papieża Franciszka, który niedawno nawiedził nasz kraj i natchnął nas na nasze takie filozoficzne wynurzenia na temat jego roli we współczesnym Kościele katolickim. Dziękujemy bardzo Państwu, do zobaczenia. Rozmawiał z nami Andrzej Dominiczak i Jacek Tabisz. Bye.